Porsche wjeżdża w tłum ludzi na Malcie. 5 osób w stanie krytycznym. 26 osób zostało rannych po tym, jak w niedzielę kierowca samochodu Porsche stracił kontrolę na show samochodowym na Malcie i wjechał w tłum. Samochód był prowadzony przez brytyjskiego milionera Paula Bailey. Kiedy rozpędzał się, wjeżdżając na tor, jego tylne koło wjechało na trawę i kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, wjeżdżając w tłum ludzi. Niektórzy poszkodowani doznali obrażeń głowy, złamania kości i obrażeń narządów wewnętrznych. Bailey nie został poważnie ranny. 14 osób nadal przebywa w szpitalu, z czego 5 jest w stanie krytycznym.